Witajcie! W dzisiejszym Word of the Day zajmiemy się słowem lounge. Lounge to przede wszystkim wodować. Moglibyśmy więc powiedzieć They hope to launch the first submarine next month. Czyli mają nadzieję zwodować pierwszą łódź podwodną w przyszłym miesiącu. Jak dobrze się domyślacie, submarine to właśnie łódź podwodna. Natomiast satelitę albo rakietę można wystrzelić i tutaj też użyjemy słowa launch. Na przykład The satellite will be launched soon. Znaczy, satelita zostanie wkrótce wprowadzony w przestrzeń kosmiczną. Poza dosłownym znaczeniem, słowo launch może oznaczać również rozpoczynać. Na przykład, jeśli chodzi o rozpoczynanie kampanii wyborczej, to launch a campaign, albo rozpoczynanie jakiegoś projektu, to launch a project. Natomiast jeżeli użyjemy sformułowania to launch someone on something, znaczy to, że kogoś w czymś wspomagamy. Na przykład, this man launched him on a career in the music business. Znaczy, ten człowiek otworzył mu drzwi do kariery w przemyśle muzycznym. W świecie biznesu słowo launch też jest bardzo często używane, ponieważ oznacza wprowadzać na rynek. Możemy powiedzieć, the company announced that it will launch the new software in December. Czyli firma ogłosiła, że wprowadzi na rynek nowe oprogramowanie w grudniu. Ponadto launch to też promować albo wydawać, na przykład książkę lub czasopismo. Na przykład her new book was launched last week, czyli jej nowa książka została wydana w zeszłym tygodniu. Ponadto istnieje jeszcze wyrażenie launch out into, czyli zająć się czymś, szczególnie jeżeli wiąże się to z jakimś ryzykiem. Na przykład she finally decided to launch out into the cosmetics business. Czyli wreszcie zdecydowała się zająć przemysłem kosmetycznym. Na koniec dodajmy, że launch party to przyjęcie promocyjne, motor launch to łódź motorowa, a launch site to kosmodrom. A więc podsumujmy. Launch to przede wszystkim wodować albo wystrzelić. Może również oznaczać rozpoczynać, wprowadzać na rynek, promować albo wydawać. Na dziś to już wszystko. Jeżeli są jakieś słówka, których znaczenie chcielibyście poznać, napiszcie nam o tym w komentarzach. A ja zapraszam do kolejnego Word of the Day.